Dzień dobry. Szanowni Państwo, chciałem nauczyć się całej tej nazwy, która dzisiaj jest, ale szybciej będzie powiem, że dziękuję za zaproszenie nas na tą uroczystość. Wybrnę dzisiaj i doskonale przynajmniej będę miał. Jak zacznę plątać, to później, a tu nagrywa telefonu Pan. Szanowni Państwo, tak jak Pan Burmistrz powiedział, pierwszy raz od marca ubiegłego roku spotkaliśmy się właśnie z naszym zespołem kameratom i mam przyjemność pierwszy raz po tych od ubiegłego roku, po 14 miesiącach zagrać właśnie dla Państwa. No to był okres dla kultury, że łatwego słowa nie użyję, ale straszny. Filharmonia, tak jak Pan Arek i Pani Kamila grają ciągle nagrywania, koncerty online. Wiem, że Państwo może oglądaliście, nie wiem jak Pan Burmistrz oglądał. Ja śledzę, widzę, że Pan Burmistrz tam ogląda, ale dla artystów, dla muzyków to jest czas no, stracony. W szkołach muzycznych mówi się o powtórce tego roku. Niektórzy są za, niektórzy przeciw, jednak większość nauczycieli chciałaby ten rok został dla młodych adeptów sztuki powtórzony, ponieważ uważają, że to jest rok stracony. Takie uczenie online to w ogóle nie miało żadnego sensu w naszej dziedzinie. Natomiast mamy nadzieję, że to wszystko już idzie ku lepszemu, a w szczególności, kiedy wczoraj w Gdańsku po raz pierwszy pojawili się kibice na stadionie, więc już jest taka chyba namiastka tego, że ta pandemia, mamy nadzieję, że zresztą razem wszyscy tutaj, że powoli się kończy. Dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy taki krótki koncert i zaczniemy, proszę Państwa, od kompozytora, myślę, że jednego z największych na świecie. Moim zdaniem to największy, choć nie Polak. Mógłbym powiedzieć, że może Chopin, może Wieniawski, nie. Uważam, że ten kompozytor, który żył tylko 33 lata, więc młody chłopak umiera, ale też jest chory na pandemię. Tutaj Państwo dorośli, może dzieciom bym tego nie powiedział na koncertach. On jest chory na pandemię płynną. Ma problemy z pewnymi używkami, jednak świadczy to tylko o tym, że pod wpływem tej jego pandemii tworzy dzieła niesamowite, a co najciekawsze, powtarzam to na każdym koncercie, udowodnione przez ludzi zajmujących się tylko Mozartem, którzy są wyłącznie tylko odpowiedzialni za Wolfganga Amadeusza Mozarta, doszli do tego, że jeżeli każdy z Państwa, jak tutaj siedzicie, wziąłby papier nutowy, ołówek i chciałby przepisać wszystkie jego dzieła, które napisał przez 29 lat, bo rozpoczął, kiedy miał 4 lata, to każdy z Państwa musiałby żyć 124 lata. Więc wydaje mi się, że to jest fenomen. A sam napisał to wszystko w 29 lat. Zaczniemy utworem, ale nie powiem tytułu. Bo zobaczcie, jak kultura muzyczna stoi w Krośnie Podgrzańskiej. Thank you.
Usta milczą, dusza śpiewa.
Szanowni Państwo, w historii muzyki zdarzyło się tak, że jednym z większych kompozytorów był ksiądz, Rudy Ksiądz. Jest taka historia muzyki, nazywał się on Antonio Vivaldi. Nie wiem, czy nie wszyscy może wiedzą, ale rzeczywiście mówiono na niego Rudy Ksiądz, był seminarzystą, a do tego pasją jego, bo nie był żadnym zawodowym muzykiem, jak Modest Mussorgski na przykład, który był zawodowym żołnierzem, ale pasją jego było tworzenie muzyki. I właśnie Antonio Vivaldi zapoczątkował chyba ten najbardziej znany cykl utworów, czyli Cztery pory roku. Chciałbym powiedzieć, że zagramy wiosnę, bo zagramy, ale z nadworze to taka lipa trochę. Ale my zagramy tę wiosnę, Szanowni Państwo. I tutaj wiem, że Panie nas zapowiedziały, więc bardzo dziękuję, ale chciałbym powiedzieć, że teraz proszę słuchać, dobrze byłem, Krośnianki. No bo właśnie tutaj Pani Kamila stąd pochodzi, jest Waszą skrzypaczką. Tu chodziła chyba do szkoły podstawowej, później uciekła do Zielonej Góry, a później uciekła do Poznania. A dzisiaj jest tutaj z powrotem i to jest parta solo. Antonio Vivaldi napisał ten utwór w szczególności na skrzypce solo, więc wiosna Antonio Vivaldi.
Pani Kamila, jak już przedstawiłem, jest koncertmistrzynią Filharmonii Zielonogórskiej, natomiast pan, który na wiolonczeli się, pan Arkadiusz Szydło, jest koncertmistrzem sekcji smyczkowej wiolonczeli również w Filharmonii Zielonogórskiej. Natomiast moje nazwisko Sebastian Cieśniński, no jeszcze nie mam nic do czynienia z Filharmonią. Natomiast ja jestem akompaniatorem i tak jak pani powiedziała, 2010 roku poznaliśmy się w trójkę i stwierdziliśmy, że nie ma nic piękniejszego jak wspólne granie i robienie czegoś, co się kocha, co się lubi. A proszę mi wierzyć, że to, co my robimy, to jest narkotyk, ale ten taki pozytywny narkotyk, bo ja nie wyobrażam sobie chociaż pół godziny w domu, w szkole, gdzieś, czegoś sobie nie zagrać. Nawet, przepraszam za słowa, jakiegoś głupiego, nie wiem, bluesowego kawałku zespołu Jam na przykład. Uwielbiam to. Także to jest ten narkotyk pozytywny i życzę państwu i wszystkim tutaj oznaczonym, żebyście dalej robili to, co robicie z pasją. Wiem, że tu awanse były. Słyszałem, jak pan burmistrz się żegnał z jakimś stanowiskiem, ale już tym samym witam nowe stanowisko. Więc jeżeli robi się coś z pasją, a mam nadzieję, że państwo to robicie, to jest chwała dla was. Dla nas też, bo pandemia pokazała, że pielęgniarze, lekarze robią z pasją i dzięki nim mam nadzieję, że uda nam się dla Zielonogórskich, bo mieszkamy w Zielonej Górze, dla Zielonogórskich medyków, wszystkich pielęgniarek zrobić koncert, bo my tylko tak umiemy podziękować. Myślę, że to jest lepsze niż pieniądze, a należą im się te brawa i to podziękowanie za te półtora roku dla nich gigantycznie ciężkiej pracy. Wiem, ponieważ mam dwóch sąsiadów, małżeństwo, i kiedy przychodzili do mnie, mówili: panie Sebastianie, proszę w tym dniu od tej do tej nie ćwiczyć, bo wracamy z 48-godzinnej zmiany i chcemy trochę pospać, więc wiem, ile pracy musieli włożyć, ale nie na smutno, bo chcielibyśmy tą część, bo wiem, że zaraz państwo się przenosicie, a my wraz z wami zakończyć utworem romantycznym. Bo to jedna z piękniejszych epok. Tam tworzą najwięksi kompozytorzy na czele z naszym Fryderykiem Chopinem, ale Rachmaninow, Schumann, Schubert, a my zagramy niemieckiego kompozytora Johannesa Brahmsa, który napisał po takim turnę na Węgry, kiedy pojechał, tańce węgierskie. Zafascynował się, zastanawiałem się tylko, czy językiem węgierskim się zafascynował. Okazało się, że nie. Zafascynował się kulturą, a przede wszystkim czardami, czyli węgierskimi knajpami. To są takie gospody stare jak u nas, gdzie można było przyjść, usiąść, zjeść, a na takiej scenie takie trio grało. Nie wiem, czy wiedzieli co, chodziło o to, żeby zacząć wolno. Tam z tyłu jeden zajmował się polewaniem i jak już publiczność była coraz taka lepsza, to oni przyspieszali. Ja nie mogłem tak grać godzinę, dwa, dwie godziny, trzy. On się tym zafascynował Brahmsem, napisał 9 tańszych węgierskich Brahmsa. My wybraliśmy taniec numer 5, Johannes Brahms. Thank you.
Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Jak kogoś nie będziemy widzieli tam na następnej uroczystości, to dziękujemy za zaproszenie, za wysłuchanie. No i do zobaczenia. Tak jak powiedziałem, będzie wszystko na 100% i będzie gitara. Dziękujemy bardzo. Wypadałoby. Żebis, tak? Zrobimy tak. Jeżeli zgadniecie Państwo, co to jest za utwór, no może utwór będzie bardziej, ale z jakiego filmu, to jedziemy grać tam dalej. Jak nie zgadniecie, to też jedziemy. To też jedziemy, nie, żartuję. Podpowiem Wam, bo przepraszam za Wam, ale tak blisko jesteśmy, to Wam. Gdybyście siedzieli dalej, to byli, Szanowni Państwo. Podpowiem, że tylko akcja dzieje się na takiej sali, może trochę większej od tej, przepraszam. Główny bohater jest niewidomy. Ma kolegę, który pomaga mu jeździć samochodem. Oczywiście. Też... Zapach kobiety. Dobrze jesteśmy. Ale nie wiem, czy to ja. To pan był się, ale czy to nie wiadomo. Teraz specjalnie zagracie coś innego.